to zaczynamy oczywiście od drzwi wejściowych i tutaj duży minus, że nie mamy żadnej szafy przy nich, więc musieliśmy sobie stworzyć kącik do przechowywania rzeczy, ciuchów, butów i tym podobnych. No i jak tutaj zobaczycie, jest zasłonka. Jest to zwykła rura przywiercona pomiędzy jedną a drugą ścianą. Zasłonki są z IKEA i nie wybrałam tych najtańszych. Zależało mi na tym, żeby one były nieprzezroczyste, grube, porządne, więc żeby nie rzucało się w oczy to, co tutaj kryją za sobą. I mamy właśnie między innymi wieszak z IKEA, płaszcze, buty i tym podobne rzeczy. A tam dalej możecie zobaczyć, że są kartony. Nasza pralka, której nie musimy używać, ponieważ w skład tego mieszkania wchodziła pralka i suszarka oraz jedna walizka, kolejne pudła i na samej górze kolejna walizka. Więc jako że brakowało nam miejsca do przechowywania w tym mieszkaniu, to sobie stworzyliśmy taki oto kącik i całkiem nieźle wszystko tutaj się mieści. Następnie mamy takie małe pomieszczenie, które głównie jest przeznaczone na jadalnię. My natomiast poradziliśmy sobie inaczej. Tutaj mamy dwa stołki. Nie wiem, kto naprawdę projektował to mieszkanie. Gdybyśmy postawili stołki z tej strony, co wyglądałoby dużo fajniej, to by praktycznie nie było przejścia. Także znowu musimy sobie radzić. Jest tu dużo rzeczy, które mnie tak naprawdę irytuje. Przynajmniej irytowało na początku w mieszkaniu. Między innymi jestem za niska, żeby sprawdzić, kto przychodzi, bo Judasz jest za wysoko. No ale to są rzeczy, do których już się przyzwyczaiłam i mi nie przeszkadzają. Następnie jest posłanie naszej księżniczki, która tu praktycznie nigdy nie śpi. Jedzenie, jej picie, kosz na śmieci. No i przechodzimy do kuchni. I w kuchni mamy taki barek, który tak jak wspominałam wykorzystujemy do siedzenia. Następnie staram się tutaj, żeby stało zawsze jak najmniej rzeczy, ale owoce świeże i warzywa muszą być. Jest koniec tygodnia, my zawsze w weekendy jeździmy na zakupy, dlatego jest tak marnie tutaj. Zlew, też musiałam się przyzwyczaić, że jest bardzo płytki, natomiast dwukomorowy, te komory są duże, więc jest praktyczny. Tutaj mamy zapaszek, powinnam włączyć, żeby ładnie pachniało, bo jest posprzątane w mieszkanku. Tutaj koniecznie muszę kupić podstawkę, która będzie trzymała nasze alkohole, co prawda dużo nie ma. I jak zobaczycie, to mamy... Przepraszam, że jest tak ciemno, zapalę światło. I teoretycznie jest bardzo dużo miejsca na przechowywanie, a praktycznie ledwo sięgam do tej półki, a do tej to już w ogóle i tam tylko stawiam rzeczy, które naprawdę nie są mi potrzebne, więc korzystam komfortowo z tych. A tu już stoję na palcach i po prostu tutaj ledwo dotykam. Także znowu kolejna rzecz zbudowana dla kogoś dużo wyższego ode mnie. Po drugiej stronie mamy znowu szafki, oczywiście zawsze jest wbudowana mikrofalówka w Stanach, wchodzi to w wyposażenie, lodówka, na której mamy nasze stare magnesy i tutaj kuchenka. Następnie tutaj mamy pomieszczenie gospodarcze, tutaj akurat robiliśmy pranie, więc tak, pralka jest tu. I od razu widać, że Russell wyciągał pranie, bo ja pralki nie zamykam, żeby wyschła porządnie. Tutaj mam wszystkie jakieś środki czystości, do prania i tym podobne rzeczy. To jest jedyne miejsce, gdzie mogę postawić mopy i odkurzacz. I tu jest moja ukochana rzecz, czyli Swiffer, którego wykorzystuję codziennie do sprzątania. Później kiedyś wam na pewno pokażę. No i muszę wyciągnąć pranie i je poskładać. Tutaj oczywiście z boku mieści się miska. I jeszcze więcej rzeczy do sprzątania na górze, apteczka, także żelazko, które jest spalone i którego już nie powinniśmy używać, same klejnoty. Tak prezentuje się kuchnia z drugiej strony, jeszcze wam tylko pokażę, jakie mamy magnesy. Atlanta, Bruksela, Floryda, Teksas. Tego wam tutaj nie pokażę, żebyście za dużo się nie dowiedzieli, gdzie mieszkamy. Natomiast tutaj mam Rescue Mom oraz to, co nasz pies może jeść z ludzkich pokarmów, a czego absolutnie jej nie wolno jeść. Także kiedy odwrócimy się w drugą stronę, przechodzimy od razu do naszego saloniku, części gościnnej. To jest część, z której jestem najbardziej zadowolona, bardzo mi się podoba ten pokój. Jak widzicie, mamy całą ścianę w oknach i to jest chyba najfajniejsze. Ale zacznijmy od początku, czyli od takiego małego stolika przy wejściu. I on jest bardzo pomocny, ponieważ tutaj są wszystkie klucze, smycze psa i tym podobne rzeczy, listy.
I jak widzicie, tutaj mamy ozdoby na Halloween. Ta zmiotka akurat nie jest ozdobą na Halloween, ona pachniała na początku cynamonem i to było typowo jako zapach w mieszkaniu. Już niestety nie pachnie, więc teraz stoi jako szczotka na Halloween. I następnie nasza stara kanapa, kocyk na środku, ponieważ piesek tutaj lubi spać, ale teraz bardzo ładnie pasuje kocyk do dywanu. Dywan wam zaraz pokażę, dosłownie za chwilkę. I nad kanapą te same obrazki, które mieliśmy w poprzedniej miejscowości. Więc tak się wszystko prezentuje. Niestety nasz stolik odrobinę ucierpiał w czasie przeprowadzki i musieliśmy go odwrócić tak jakby do góry nogami. Po prostu przykręcić na odwrót. Dlatego możecie tu zobaczyć śrubki oraz, że ta część wystaje, ale inaczej się tego nie dało zrobić. Tutaj również możecie zobaczyć nasz nowy dywan, który kupiłam na stronie Wayfair i niestety nie jest jakiejś genialnej jakości, jest bardzo cieniutki, ale mi się podoba, pasuje kolorystycznie i zapłaciliśmy za niego tylko $60. Tak jak wcześniej, w tym koszyku mamy rzeczy związane z elektroniką. Następnie w końcu mam parapety, coś czego w Stanach mi często brakuje. No i tutaj ramka, świeczki, kwiatki, stara ozdoba z naszego starego mieszkania i roślinkę, o którą naprawdę ciężko jest zadbać, ale parę much już zjadła i cały czas ma mokro. Niestety nie umiemy lepiej o nią zadbać, ale ten kwiatek rośnie jak na drożdżach i ma się naprawdę dobrze. Od razu przy parapecie jest balkon i nie chcę pokazywać za bardzo, co mamy za oknem, żebyście nie mogli w żaden sposób się dowiedzieć, gdzie mieszkamy. Wydaje mi się, że w poprzednim mieszkaniu pokazałam trochę za dużo. Następnie tutaj jest pudełko, które przemalowałam i obkleiłam folią w takim wzorze marmurku. I postawiłam nasz odtwarzacz i z tyłu płyty winylowe. Tutaj też większych zmian nie ma, ten sam telewizor na zbyt małej szafeczce, ale nie opłaca nam się na chwilę obecną nic innego kupować, ponieważ nie wiem, jak długo tu będziemy. Następnie komputer Resela, który przeważnie tu nie jest, ale dzisiaj ma do wykonania pewną pracę. Lampion, który kupiliśmy w Marshalls i na samym końcu jest lustro, którego naprawdę długo szukałam i cieszę się, że w końcu znalazłam. Lustro jest naprawdę sporej wielkości. Cześć, możecie mnie zobaczyć. Lustro jest naprawdę sporej wielkości. Chcę to w przyszłości wykorzystać do kręcenia różnego rodzaju filmików z na przykład holem zakupowym, tak jak ten sweter. I specjalnie czekałam, żeby nakręcić hol zakupowy, żeby przyszło to lustro, ale uznałam, że już nie ma co czekać i w chwili, kiedy go dodałam, dostałam maila, że lustro jest gotowe i można odebrać. No i to, o czym zawsze dyskutowaliśmy, czyli podłogi, dywany, wykładziny. Tutaj mamy panele, natomiast nie wiem, co jest lepsze, ponieważ nasz piesek strasznie gubi włosy, zwłaszcza w tym okresie zimowym. No i czeszę ją, ale niestety i tak muszę codziennie myć podłogę. Przechodzimy dość wąskim korytarzem do pozostałej części mieszkania i tutaj mamy Omaha Brewing Company, czyli browar, następnie kolejny browar z Florydy, kolejny browar z Florydy. To też stampy, więc coś, co należy do mojego męża i tutaj zbiera kapsle i mamy Florydę. Jest to taka jego mała ścianka, coś, co jest dla niego ważne. Na początku nie byłam jakoś zachwycona tym pomysłem, ale już się przyzwyczaiłam i jest okej. Jeżeli chodzi o pierwsze drzwi, które mamy po prawej, lewej stronie, to jest tylko i wyłącznie nasza klimatyzacja, więc tutaj nic nie ma. I tutaj drugie drzwi to już jest mój mniejszy pokoik, który wykorzystuję do makijażu i do kręcenia. Możecie poznać tło, jeżeli oglądacie większość moich filmików ostatnich, ma właśnie to tło. Tutaj jest szafa Resela, podejrzewam, że jeżeli ją otworzę, to wszystko wypadnie. A, nie jest aż tak tragicznie, ale to są jego rzeczy wojskowe, na górze ma jakieś pierdarki i tym podobne rzeczy, więc to jest tylko i wyłącznie jego. Tutaj, tak jak wspominałam, moje ozdoby na ścianie. Również mam duże okno. Toaletka. Tu się akurat dużo nie zmieniło. W rogu mam książki, zastanawiam się, co z nimi zrobić, ale na razie żadna szafeczka mi się nie spodobała. Jeżeli chodzi o oświetlenie i kamerkę, statyw, to przeważnie tego nie ruszam, ponieważ zbyt rzadko korzystamy z tego pokoju. To
Tutaj też mam uchwyt od aparatu. Następnie mamy gitarę, drukarkę, coś co też bardziej Russell wykorzystuje i kanapę, która się niestety nie zmieściła w drugim pokoju, ale uważam, że tutaj też jest ok. No i możecie zobaczyć, że zebrałam poduszki z sypialni. I to dlatego, że na sypialnię powoli klaruje mi się inny pomysł, ale to na pewno jeszcze zaczekam. Zaraz zresztą zobaczycie, jak wygląda sypialnia. Wracamy sobie na przedpokój i mamy kolejną parę drzwi. I to jest łazienka gościnna, z której naprawdę rzadko korzystamy. Powiedziałabym, że to jest teraz łazienka wręcz naszego pieska. Z tego względu, że nie musimy jej praktycznie używać, to jest tylko mydło i takie podstawowe rzeczy, papier, ale nawet nie ma zasłonki, ponieważ nikt u nas jeszcze nie był. Tutaj jest jej ręcznik, jej szampon i jej kubeczek. Tyle jeżeli chodzi o tą łazienkę. I przechodzimy od razu do sypialni. Na wprost od wejścia mamy garderobę. Tutaj kolejna sprawa, znowu musieliśmy dokupić dużo rzeczy, żeby można się było zorganizować. Między innymi te półki, ponieważ mamy za dużo rzeczy, które nie mogą wisieć. Na górze są jakieś koce, rzeczy, których nie używamy, albo jakieś swetry zimowe i tym podobne rzeczy. Ja potrzebowałam stołka, ponieważ nie sięgam, jestem zbyt niska, żeby sięgnąć na te półki. Ale jakoś sobie daliśmy radę, a tutaj są nasze stroje, bo dzisiaj mamy Halloween w pracy Russella. I musimy się przebrać. Tak jak możecie zobaczyć, tutaj już jest wykładzina i tak samo w drugim pokoju, który był tam, gdzie była kanapa i moje biurko. Natomiast nie przeszkadza mi ona, bo jest dużo czystsza i te mieszkania też są dopiero co wybudowane. Od garderoby na prawo mamy kolejne drzwi i tutaj już jest nasza łazienka główna, także muszę zapalić światło, ponieważ nie ma tutaj okien. Stare zasłonki, nic się nie zmieniło. Dywanik też jest z poprzedniego mieszkania. To, co dokupiliśmy do łazienki, to koniecznie potrzebowałam szafki, ponieważ nie mogliśmy się zmieścić w tej, która jest pod zlewem. Zaraz Wam pokażę. No i na górze bardziej ozdobnie stoją nasze perfumy, świeczka. Następnie mamy całą moją pielęgnację i jakieś rzeczy do golenia Russella i też jakieś pielęgnacyjne. Na dole ręczniki. Większość ręczników teraz jest w praniu. I już na samym dole w koszyku mamy papier toaletowy, a tam pod spodem jest waga. I kiedy odwrócimy się w drugą stronę, mamy zlew, duże lustro, dużą przestrzeń do układania rzeczy. Jednak ja nie lubię, kiedy wszystko stoi na zewnątrz, więc ponieważ nie mamy żadnego wieszaka na ręczniki do dłoni, kupiliśmy coś takiego. Jeden ręczniczek na dłonie, następnie nic. Zlew, mydło, nasze szczoteczki i do grania muzyki, ponieważ i ja, i Russell, jak się kąpiemy, czy jak bierzemy prysznic, lubimy słuchać muzyki, więc to jest obowiązkowe. Tak się prezentuje cała nasza łazienka. A teraz przechodzimy już do ostatniej części, czyli do reszty sypialni. Jeżeli chodzi o sypialnię, to znowu mamy tu duże okno, więc żeby nie pokazywać Wam, przejdę w tą stronę. Jak widzicie, tutaj za dużo się nie dzieje, mam zupełnie nowy plan na sypialnię, natomiast na razie nie chcę się zbytnio w to bawić. Nie wiem też, jak długo będziemy mieszkać w tym mieszkaniu. Znowu, niebawem chyba nas czeka kolejna przeprowadzka, ale o tym nie dzisiaj. Także białe ściany, niebieska kapa, piesek i kocyk to stały zestaw. No i tutaj mamy zabawki, ponieważ ona się nie lubi bawić na panelach, więc i tak tutaj za każdym razem przychodziła, więc się poddałam i w końcu przyniosłam jej tu wszystkie zabawki. Telewizor, z którego nie korzystamy, który stoi na ziemi, ponieważ nawet nie mamy gdzie go postawić. Tak jak mówię, tu jest problem z przechowywaniem. I ja tutaj mam szafkę, na której stoi moja pielęgnacja nocna, czyli krem do stóp, krem do dłoni, pomadka nawilżająca, zegarek i kupony na dole. I tak naprawdę to już wszystko, całe nasze mieszkanie. Mam nadzieję, że to mieszkanie podoba Wam się bardziej niż poprzednie. Mówiliście trochę, że jest tam smutno, ale to dlatego, że cały czas dokupujemy rzeczy.
Na przykład uważam, że tu by się przydały jakieś obrazki i tym podobne rzeczy. Na razie musimy się wstrzymać, wszystko powoli, muszę też przemyśleć, co mi się konkretnie podoba. Tak naprawdę chciałabym, żeby ta ściana była czarna, tutaj jakieś lustro. Raz? Raz? Razem mnie właśnie chciał przestraszyć i tak naprawdę mu się prawie udało. Zacznę od początku. Chciałabym, żeby ta ściana była czarna, żeby to było okrągłe lustro w złotej oprawie, albo na przykład takie rogi białe, żeby pościel była biała z dużymi, puchatymi poduszkami, ale tak jak mówię, nie wiem jak długo będziemy tu mieszkać, więc nie chcę się bawić w malowanie, bo potem byśmy musieli to odmalować. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie dać kciuku w górę. Ja wracam do moich wariatów. Pa, pa! Pa, pa!